Dobry wieczór, witam ponownie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dalej kontynuujemy temat tego, co się wczoraj wydarzyło, jeśli chodzi o Kanał Zero i wywiad z panem ambasadorem Izraela, nie tylko w Kanale Zero, bo było też oczywiście w publicznym u publicznego nadawcy w TVP Info, cały czas to się tak nazywa ponoć. No, będziemy dokumentować, ale są nowe wątki i pan Mazurek z panem Stanowskim pokazują jeszcze kilka ciekawych innych rzeczy, tłumaczą się, że pewnych rzeczy nie mogli zrobić, że krzyczą na nich biedny ambasador. No dzisiaj o tym znowu. Doktor Leszek Cykulski jest moim gościem. Dobry wieczór, panie doktorze, witamy serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie doktorze, na pewno pan oglądał, bo to jak gdyby taki gratki się nie odpuszcza. Nie wiem, czy w dobrym tego słowa, czy złym tego słowa znaczeniu. Jak pan ocenia, może od tego zacznijmy, jak pan ocenia to, co się działo. Ja myślałem, że to będzie półgodzinny wywiad, po którym będzie niesmak i był niesmak jeszcze większy, no ale to było jakieś prawie dwugodzinne spotkanie. W ogóle jakoś potem się zamieniło to w jakieś dziwne spotkanie między Mazurkiem a panem ambasadorem. Jak pan to ocenia? Myślę, że trzeba ocenić to samo wystąpienie ambasadora Izraela, obecnego ambasadora Izraela, Jakowa Liwnego, jako absolutnie skandaliczne, kompromitujące profesjonalizm dyplomaty, ale z drugiej strony jest to, powiedziałbym, bardzo wartościowa informacja zwrotna, którą otrzymała opinia publiczna w Polsce, czyli my wszyscy jako społeczeństwo, jako naród, otrzymaliśmy bardzo wartościową informację zwrotną, która sprowadza się do jednego, do tego, w jaki sposób elity, establishment Izraela traktuje Polskę i Polaków. I to jest niezwykle wartościowa informacja zwrotna, ponieważ wiele osób łudziło się, myślało może, że różnego rodzaju antypolskie wystąpienia polityków, czołowych polityków Izraela są takimi jednostkowymi. Część osób uważała, że no, napaść na ambasadora Polski w Izraelu, byłego ambasadora Polski w Izraelu, Marka Magierowskiego, plucie go, antypolskie napisy na ambasadzie polskiej, no to jest taki jakiś incydent. Natomiast widzimy doskonale, że to, o czym powiedział Izrael Katz, czyli były już szef izraelskiej dyplomacji, o tym, że cytuję, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, koniec cytatu, to nie jest odosobniona opinia. To nie jest coś incydentalnego, to nie jest coś pojedynczego, to jest opinia establishmentu Izraela. I to powinno dać bardzo dużo do myślenia, dlaczego władze w Warszawie, dlaczego decydenci w Warszawie, łącznie z czołowymi, głównonurtowymi dziennikarzami, są tak niezwykle ulegli, są tak niezwykle spolegliwi wobec lobby izraelskiego w Polsce. Przecież firmy zbrojeniowe Izraela, te same firmy, które produkują broń, którą mordowane są palestyńskie kobiety i dzieci, robią doskonałe interesy w Unii Europejskiej. Część z nich robi doskonałe interesy również w Polsce. To oprogramowanie, także oprogramowanie szpiegowskie wykorzystywane przeciwko Palestyńczykom jest sprzedawane służbom specjalnym w Polsce. Przecież przypomnijmy sobie sprawę Pegasusa, a Pegasus to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To jest izraelskie oprogramowanie do szpiegowania także członków establishmentu politycznego tak zwanej III Rzeczpospolitej. Pytanie, i w jaki sposób jest to wykorzystywane. I przypomnę jeszcze tylko pewną genezę, kiedy realizowana była operacja Most, czyli przerzucenia Żydów ze Związku Sowieckiego do Palestyny, to służby specjalne III Rzeczpospolitej, świeżo powołanej III Rzeczpospolitej, wzięły w tym udział. Została powołana grupa realizacji operacji Most, sfinansowana przez Stany Zjednoczone, jej wyszkolenie itd., itd. W tym celu. To są pewne korzenie, które pokazują, jak głęboko w Polsce sięgają macki lobby izraelskiego. Dlatego trzeba jasno też się zastanowić, bo po 7 października 2023 roku, a zwłaszcza po rozpoczęciu tego, co Izrael nazywa operacją lądową w Strefie Gazy,
no, na wzór specjalnej operacji wojskowej, można byłoby tak tutaj trochę sparafrazować to, w polskie media głównego nurtu praktycznie milczą na temat tego, że zginęło już kilkanaście tysięcy palestyńskich dzieci, że liczba ofiar śmiertelnych to jest ponad 30 tysięcy. Do tego mówimy o ponad milionie ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy. No, mamy do czynienia z hekatombą, z absolutną katastrofą humanitarną, a Republika Południowej Afryki, jedno z czołowych państw grupy tak zwanego globalnego południa, jeden z członków grupy BRICS, no przecież RPA złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego, oskarżając Izrael wprost o ludobójstwo. No i biorąc pod uwagę fakt, że konwój trzech samochodów pomocy humanitarnej był oznaczony, był zgłoszony, doszło do uderzenia w każdy z tych trzech pojazdów nie jednocześnie, ale po kolei, tak aby właściwie dobić tych, którzy pozostali przy życiu, no mamy do czynienia z morderstwem, mamy do czynienia z aktem terroryzmu. I w tej sytuacji tak uległa reakcja władz w Warszawie, no może wręcz zadziwiać, no bo przecież kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że na 39 sekund rzekomo jakaś rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, już następnego dnia ambasador Federacji Rosyjskiej był wezwany do MSZ-u. A tutaj mamy sytuację, w której z poniedziałku na wtorek zostają brutalnie zamordowani wolontariusze, niosący pomoc humanitarną kobietom i dzieciom, a mija wtorek, mija środa, dopiero pod naciskiem opinii publicznej ambasador ma być wezwany. I sytuacja, w której ambasador Liwne, to już kończę, ambasador Liwne mówi wprost, że nie będzie międzynarodowego śledztwa, i to jest, myślę, że bardzo takie wymowne w tym wywiadzie Roberta Mazurka właśnie z ambasadorem Liwne, że nie będzie międzynarodowego śledztwa w tej sprawie. To pokazuje butę, arogancję, brak przeprosin dla rodziny zabitego z zimną krwią Polaka. No pokazuje to, w jaki sposób ta elita Izraela traktuje polski establishment i zwykłych Polaków po prostu. Czas wyciągnąć z tego daleko idące wnioski. Jest sytuacją absurdalną, że Polska w Izraelu ma swojego chargé d'affaires, a Izrael ma ambasadora. Ja uważam, że obniżenie relacji dyplomatycznych do poziomu chargé d'affaires to jest pierwszy krok, który powinien zostać wykonany, czyli wydalenie ambasadora Jakowa Liwne z Polski w trybie natychmiastowym. Ogłoszenie go za persona non grata w Warszawie i w całej Polsce to jest coś absolutnie, co powinno zostać natychmiast uczynionego. Natomiast należy się przyjrzeć także obecności izraelskich firm w Polsce, obecności lobby izraelskiego, obecności wywiadu Izraela na terytorium państwa polskiego. Należy się bardzo uważnie przyjrzeć wydaniu w ostatnich latach kilkudziesięciu tysięcy paszportów obywatelom Izraela, paszportów polskich obywatelom Izraela i tak dalej, i tak dalej. No bo jeszcze ostatnia rzecz. No jak to się dzieje, że Rosja, prowadząc wojnę z Ukrainą, czyli z niepodległym państwem, jest wykluczona z międzynarodowych rozgrywek sportowych, a Izrael, który dokonuje katastrofy humanitarnej, dokonuje zbrodni wojennych, bombarduje kobiety, bezbronne kobiety i dzieci, nadal jest przyjmowany na salonach całego świata, znaczy prawie całego świata. Tutaj należy postawić otwarcie właśnie tego typu pytań. Cieszy mnie, że jednak polska opinia publiczna się obudziła w tej materii, ale kontynuując jednak powody tego wszystkiego, bo w tym samym momencie, panie doktorze, wydarzyła się jedna rzecz, która moim zdaniem jest ważniejsza. Nie ujmując tragedii, śmierci wolontariuszy, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani, zgadzam się tutaj w 100%. To jest atak na placówkę dyplomatyczną Iranu, dokładnie chyba na konsulat, jeśli się nie mylę, ale no, nie, czy konsulat, czy ambasada, tak naprawdę nie ma tutaj żadnego znaczenia, w Damaszku przez właśnie Izrael, siły zbrojne Izraela. No to jest niesłychana rzecz, skandal, to mało powiedziane, to coś, co zupełnie nas stawia u drzwi wojny, trzeciej wojny światowej, co stawia nas w bardzo ciężkim położeniu. I czy to nie jest tak, że ta śmierć tych wolontariuszy ma przykryć to, co zrobiły siły izraelskie, właśnie atakując i mordując bardzo ważne osoby, oficerów irańskiej gwardii?
Czy to nie jest Pana zdaniem taki właśnie specjalnie zrobiony, żeby to przykryć? Moim zdaniem wykluczyć tego nie można, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, po pierwsze, że atak na placówkę dyplomatyczną jest aktem terroryzmu. Tego inaczej nie można określić. Jest to, no, powiem, taki truizm, ale niech on wybrzmi, że zgodnie z prawem międzynarodowym, także międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, atak na placówkę dyplomatyczną jest absolutnie zabroniony. Absolutnie zabroniony. Jakakolwiek placówka, w tym przypadku był to konsulat Islamskiej Republiki Iranu w Damaszku, zaraz przy ambasadzie i przy rezydencji ambasadora Iranu w Syrii, zginęli rzeczywiście bardzo ważni generałowie, trzech konkretnie bardzo ważnych generałów Korpusu Strażników Rewolucji. Natomiast oprócz tego, że był to akt terroryzmu, jest to kolejna bardzo mocna eskalacja w relacjach z Iranem. Widać, że Izrael przygotowany jest do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, o której ja mówię od wielu, wielu lat, że systematycznie ten proces narasta i skończy się wielką wojną na Bliskim Wschodzie. I widać, że tutaj Izrael wszedł na kolejny szczebel tej drabiny eskalacyjnej. Ja absolutnie nie wykluczam tego, że mogła być to operacja przykrycia. Czyli pierwsza hipoteza brzmi, że w kontekście poniedziałkowego, tego ataku na terrorystycznego na konsulat Iranu w Damaszku doszło do operacji przykrycia, czyli uderzenie na konsulat nastąpił w godzinach popołudniowych 1 kwietnia i w nocy z 1 na 2 doszło do uderzenia w konwój humanitarny, który absolutnie przykrył to medialnie. Druga hipoteza to jest kwestia zniechęcenia wszystkich możliwych międzynarodowych organizacji humanitarnych do pojawiania się w Strefie Gazy, ponieważ Izrael przygotowuje się, jak niektórzy analitycy mówią, do włączenia Strefy Gazy w skład Izraela, no a to oznaczałoby hekatombę po prostu ludności cywilnej, która część zmarłaby z głodu, część no, byłaby musiałaby migrować. Pytanie, dokąd, którymi drogami, wiemy doskonale, jak to wygląda w tych warunkach wojennych, bo tak to trzeba nazywać. No i wreszcie trzecia hipoteza mówi o tym, że międzynarodowe, generalnie na świecie jest tak, że międzynarodowe organizacje humanitarne w swoim składzie czasami mają informatorów wywiadów, różnych wywiadów. Czasami, no nierzadko się tak zdarza, że czy dziennikarze wojenni, korespondenci wojenni, czy właśnie członkowie organizacji humanitarnych, wolontariusze pracują na rzecz różnych wywiadów, także zbierając informacje na temat zbrodni wojennych. Tak się zdarza na świecie, historia przytacza takie przykłady. I możemy oczywiście postawić hipotezę, czysto hipotezę badawczą, że w skład tego konwoju znajdowali się ludzie, którzy mogli mieć udokumentowane dowody zbrodni izraelskich, zbrodni ludobójstwa na Palestyńczykach. I to też mógłby rzucić zupełnie nowe światło na tę sprawę. Natomiast no, proszę zauważyć, że Izrael nie zgadza się na międzynarodowe śledztwo. Tak jak na przykład w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, na przykład jest Międzynarodowy Trybunał, który zajmuje się, Międzynarodowa Komisja, która zajmuje się tym, czy rzeczywiście w Buczy doszło do ludobójstwa, czy doszło do zbrodni jakichś wojennych w ogóle, czy do ludobójstwa, czy do zbrodni wojennych, czy doszło do inscenizacji. Czy zostało to wyolbrzymione przez działania PSYOPS, czyli właśnie operacji psychologicznych prowadzonych przez Ukrainę, Stany Zjednoczone i tak dalej. I tego nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło w Buczy. Jest to przedmiotem międzynarodowego śledztwa, które jak dotąd, podkreślam, jak dotąd nie wykazało żadnych dowodów na to, że doszło tam do jakiegokolwiek ludobójstwa, czy jakichkolwiek zbrodni wojennych. To też bardzo ciekawa sprawa. Natomiast w tej sytuacji mamy do czynienia z pełnym embargiem na informacje ze strony Izraela. Mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jednokierunkowym przekazywaniem informacji. Tylko Izrael tak naprawdę informuje świat. Nie ma, żadni eksperci międzynarodowi nie są dopuszczeni, różnego rodzaju agencji międzynarodowych, niezależni eksperci. Absolutnie jest to, widać, że Izrael ma coś tutaj bardzo takiego wstydliwego do ukrycia.
No dobrze, to skupmy się na chwilkę do o wywiadzie samym. Dzisiaj pan Stanowski, ale przede wszystkim pan Mazurek, który to wszystko prowadził, zaczynają się tłumaczyć, nagrywają jakieś filmiki, które wytłumaczą, podsumowują rozmowę i tak dalej. Ja może pokażmy tutaj zdjęcie pana Mazurka, redaktora Mazurka. Tutaj nie widać jak dobrze, ale niżej jest, właśnie, widzicie, postać pana Szefacha Weissa. Ja mówię zawsze o, przepraszam, może to nieładnie, ale Szewach chce wasz hajs. Człowiek, który bardzo mocno niby mówił, że tak to fajnie, Polska i tak super, ale musicie płacić za urojone roszczenia 447. No i tak się zastanawiam, o jakiej mowie, czy podczas tego wywiadu, czy miał pan doktor takie wrażenie, bo ja mam takie wrażenie, że podczas wywiadu, gdzieś przez pierwszą część jeszcze Mazurek atakował, próbował tam wydusić z tego ambasadora coś, to tak jak nastąpiło chyba coś, że ktoś zadzwonił, no tak zwany telefon, ja się śmiałem, że telefon zadzwonił i do słuchawki producent programu powiedział, słuchaj, musisz zmienić nastawienie. I w drugiej części wywiadu było już po prostu sługa rozmawiał ze swoim panem. No i teraz jak widzę tą koszulkę, no to jak gdyby nie mam wątpliwości, że tam wszyscy trzęsą portkami przed Izraelem. Że wszyscy po prostu boją się zadać pytania, które moim zdaniem powinno paść. Czy jesteście ludobójcami? Dlaczego dokonujecie ludobójstwa na terenie Gazy, strefy Gazy? Dlaczego tyle zginęło dzieci i kobiet? Bo mówicie, że walczycie z Hamasem. Czy Hamas to również dzieci i kobiety, których zamordowaliście dziesiątkami tysięcy, więc tego pytania brakowało. Czyli mamy do czynienia po prostu z, tak jak pan wcześniej doktor powiedział, że z kimś, kto no, trzęsie portkami przed establishmentem Izraela. No, patrząc na to, co się myślę, że równie ciekawe, co padło w tym wywiadzie, a i to, co nie padło, nie padło słowo przepraszam, nie padło słowa nic o zadośćuczynieniu. Ja tylko przypomnę jeszcze, to też bardzo ciekawe, że establishment III Rzeczpospolitej, że ci wszyscy, te wszystkie elity pookrągłostołowe tak się boją właśnie swoich panów z zagranicy. I widać to było bardzo wyraźnie w listopadzie 2022 roku po tragedii w Przewodowie, kiedy ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków. Wtedy zastraszony establishment III Rzeczpospolitej nie był nawet w stanie wezwać ambasadora Ukrainy na dywanik do MSZ-u, aby się wytłumaczył. Przypominam, że do dziś, po dziś dzień nie padło słowo przepraszam z ust prezydenta Zełenskiego. Nie ma żadnych zadośćuczynień ze strony ukraińskiej dla rodzin pomordowanych Polaków. I tutaj mamy do czynienia z pokazem takiej buty, która dokładnie to tłumaczy, że decydenci w Warszawie, czy w ogóle Polacy są tak traktowani, jak ich kierownictwo pozwala. Jeżeli wybieramy, czy wybieramy, jeżeli Polacy, jako patrząc całościowo, wybierają w wyborach cały czas ten sam układ pookrągłostołowy, czy to będzie PO-PiS, czy to będzie Lewica, SLD, czy PSL, nie ma większej różnicy. Tak naprawdę ci wszyscy ludzie są zahukani. Oni przyjmują postawę takiego właśnie redaktora Mazurka, który zaczyna się tłumaczyć, który już po zakończeniu wywiadu, już następnego dnia ubiera koszulkę z właśnie wizerunkiem Szewacha Weissa, próbując się podlizać po prostu tym, wytłumaczyć to, dlaczego w pierwszej części wywiadu był właśnie, może poszedł o krok za daleko w tym zakresie. I to jest, wie pan, problem znacznie głębszy, dlatego że mamy do czynienia z bardzo wieloma standardami. To nie są tylko podwójne, to są potrójne, poczwórne standardy, jakie są stosowane przez tak zwanych pracowników mediów, bo ja tych ludzi dziennikarzami nie nazywam. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której ambasador Rosji był w ogóle niedopuszczany do jakiejkolwiek wypowiedzi, a każda próba przeprowadzenia wywiadu z ambasadorem Rosji była natychmiast ostracyzowana i sam tego jakby doświadczyłem. Natomiast z drugiej strony ambasador Izraela, który Izrael dopuszcza się takich zbrodni, widzimy to zresztą, tego się nie da ukryć, tego się nie da zamieść pod dywan, tych wizerunków tysięcy, nastu tysięcy zabitych palestyńskich dzieci. Krąży po wszystkich
mediach w Polsce i to, co prezentuje, ta buta, ta arogancja, to poczucie wyższości, ten brak jakiejkolwiek kindersztuby dyplomatycznej pokazuje, jaki ma stosunek do Polski i Polaków. Ale to nie jest prywatny stosunek jako waliwne, tylko to jest stosunek państwa Izrael do Polaków i do decydentów również w Warszawie. Dlatego dzisiaj uważam to całe tłumaczenie się Stanowskiego, Mazurka, z tego wszystkiego, uważam, że jest to można powiedzieć taka próba asekuracji, to jest taka próba uchronienia tych milionów, które zostały włożone w Kanał Zero, bo ja tylko przypominam, że Krzysztof Stanowski, który zna się przecież na wszystkim, od sportu po politykę, geopolitykę i gospodarkę, powiedział kiedyś, że całkiem niedawno zresztą, że wśród tematów, które nie zostaną poruszone lub wśród gości, którzy nie zostaną zaproszeni, znajdują się takie i takie nazwiska i takie tematy. I wśród tych tematów wymienił właśnie wojnę izraelsko-palestyńską. I powiedział, że i wytłumaczył zresztą, dlaczego nie podejmie się kwestii tego, co się dzieje w strefie Gazy, bo powiedział, że naraziłby się na duże ryzyko tego, że Kanał Zero zniknie z platformy YouTube. I to doskonale pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. I pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że wszystkie rządy w ostatnich latach, w ostatnich powiedzmy dwóch dekadach, tak naprawdę przechodziły do porządku dziennego nad obecnością obcych platform medialnych w Polsce? Przecież nie ma żadnych przepisów, które by regulowały to, że YouTube musi się podporządkować chociażby kwestii wolności słowa. To, że obowiązuje artykuł 54 Konstytucji, nie przekłada się w żaden sposób na regulację funkcjonowania takich platform jak YouTube, Facebook, prawda, X i tak dalej. Czy weźmiemy koncern Meta, czy weźmiemy inne koncerny, które stosują cenzurę według poprawności politycznej obowiązującej w Stanach Zjednoczonych, czyli krótko mówiąc, według pewnych norm marksizmu kulturowego, według pewnych norm również lobbies, takich lobbies jak amerykańskiego czy izraelskiego. I to jest cała sytuacja kuriozalna, bo to, że dzisiaj na przykład Jarosław Kaczyński mówi o tym, że on by, gdyby PiS rządził, to on by wydalił ambasadora, no przecież jest absurdalne. Przecież te dwa potężne kryzysy w relacjach polsko-izraelskich nastąpiły właśnie za rządów PiSu i PiS kompletnie nic nie zrobił. Mieliśmy do czynienia z likwidowaniem kont w mediach społecznościowych legalnie działających partii politycznych i rząd Morawieckiego kompletnie nic w tym nie zrobił, wręcz odwrotnie. Rząd Morawieckiego tolerował działalność właśnie ponadnarodowych platform medialnych, które niszczyły i niszczą w Polsce wolność słowa. To ostatnie zdanie, to co się wydarzyło po 7 października 2023 roku, to jest niewyobrażalny poziom cenzury, jaki zastosował YouTube czy Facebook wobec tych wszystkich kont, które zaczęły mówić o zbrodniach wojennych Izraela. To jest coś niewyobrażalnego, to jest próba kształtowania odbioru według interesów określonego lobby. To nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, z demokracją, z pluralizmem. I ci wszyscy dziennikarze, którzy dzisiaj się tak płaszczą przed ambasadorem amerykańskim, przed ambasadorem izraelskim, muszą sobie doskonale z tego zdawać sprawę. W mojej ocenie żadnych wielkich konsekwencji w relacjach Polski z Izraelem nie będzie, dlatego że elita, czy w cudzysłowie elita pookrągłostołowa jest zbyt mocno uzależniona od swoich mocodawców poza granicami kraju. To prawda, że można było zobaczyć obrazki tego, jak wygląda polski Sejm po tym, jak Grzegorz Braun zgasił Hanukę. No, kto biegał kto pierwszy mówił, że nie mam z tym nic wspólnego, no, to byli politycy PiSu. No, to akurat dla mnie zero zaskoczenia. Każdy, kto obserwuje, panie doktorze, polską scenę polityczną, widzi, co się dzieje, że jest cała ona przejęta, że tak powiem. Dobrze, 6 kwietnia, czyli najbliższa sobota, rondo Dmowskiego w Warszawie, Polska za pokojem. Zaprosimy chyba na to spotkanie.
Zaprosimy na każde wydarzenie, które promuje pokój. Dziś 4 kwietnia, pikieta antywojenna w Poznaniu już się odbyła. Bardzo dobrze, coraz lepszy odbiór społeczeństwa. Społeczeństwo coraz bardziej rozumie, że nasze dzieci mogą stać się mięsem armatnim. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o wysyłanie wojska na Ukrainę. Trudno sobie wyobrazić po tym, jak ulegli są politycy w Warszawie, aby w sytuacji wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie nie spróbowali wysłać kontyngentów Wojska Polskiego właśnie na Bliski Wschód. O tym są różne rozważania analityków, ale także polityków w tym kontekście. No i biorąc pod uwagę to, jak Polska jest ubezwłasnowolniona strategicznie, tutaj trzeba jasno dzisiaj mówić, to nie nasza wojna i trzeba jasno mówić, że Polska opowiada się za pokojem, tak, dla pokoju, nie dla wojny. Wiemy, że Polska nie jest przygotowana do żadnego konfliktu. Zresztą Polska nie ma w ogóle interesu w tym, aby uczestniczyć w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym, w jakiejkolwiek wojnie. I w sytuacji tej warto organizować, warto przyłączać się do wszystkich pikiet, wieców, demonstracji, marszów, oczywiście legalnych, antywojennych. Także serdecznie zapraszam na wszystkie inicjatywy, jako tutaj przewodniczący Polskiego Ruchu Antywojennego. Zapraszam na wszystkie, nie tylko organizowane przez nas, ale także przez inne ruchy społeczne, formacje polityczne. Warto, aby decydenci w Warszawie głośno nas usłyszeli. Skoro zobaczyli, że ten gniew społeczny, chociażby w mediach społecznościowych, po wywiadzie z ambasadorem Izraela, to warto, aby zobaczyli miliony Polaków, nie tysiące, nie setki tysięcy, nie dziesiątki tysięcy, ale miliony Polaków, tak jak demonstrujących. No jeżeli w Czechach na demonstrację potrafi przyjść kilkadziesiąt, 100 tysięcy ludzi, podobnie na Słowacji, no to warto, żeby Polska tutaj była nie gorsza i aby takie marsze odbywały się absolutnie cyklicznie, także w kontekście 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Widzimy, że Unia Europejska nie zerwała relacji z Izraelem. Nie zerwała relacji także wojskowych, jeżeli chodzi o relacje z koncernami zbrojeniowymi Izraela. I warto o tym także głośno mówić w kontekście 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tym bardziej, że tacy politycy jak Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, próbuje piętnować tych, którzy krytykują federalizację Unii Europejskiej i tak dalej. Dlatego zapraszamy serdecznie na wszystkie pikiety, marsze, także na ten marsz pokoju 1 maja bieżącego roku w Warszawie pod Krzyżem Trauguta. Też będzie marsz połączony właśnie z krytyką tego, w którą stronę zmierza Unia Europejska i z hasłem czas rozważyć polexit. Dobrze, to co musi się, panie doktorze, na koniec już zadam to pytanie, wydarzyć? Jak musi jakiś kolejny ambasador Ameryki, przepraszam, Stanów Zjednoczonych, Izraela czy innego kraju plunąć Polakom w twarz, by zrozumieli, że jesteśmy neokolonialnym tworem, który jest po prostu rządzony zupełnie z innego miejsca niż nam się wszystkim, przynajmniej większości Polaków wydaje? No, ja myślę, że warto przypomnieć zachowanie pani ambasador Georgette Mosbacher, byłej już ambasador Stanów Zjednoczonych, która zachowywała się jak słoń w składzie porcelany, to mówiąc tak najdelikatnie jak potrafię, która próbowała listami strofować poszczególnych urzędników. Dzisiaj mamy do czynienia z eskalacją tego wszystkiego, a jeśli sobie przypomnimy jeden z czynników, który legł u podstaw tego, czyli ustawę JUST, ustawę 447, znaczy tak, to jest nazwa druku oczywiście w Senacie USA, w Izbie Reprezentantów ten numer był inny, ale tak się już przyjęło, utarło mówienie o właśnie tych żądaniach za tak zwane mienie bezspadkowe. No jeżeli w Polsce byli politycy, którzy w ogóle realnie rozważali możliwość włączenia naszego kraju w jakiekolwiek negocjacje w tej sprawie, aby Polska płaciła ciężkie miliardy, tam była kwestia, jeśli dobrze pamiętam, około 300 miliardów dolarów za tak zwane mienie bezspadkowe, no to mamy do czynienia z poziomem, to pokazuje poziom upodlenia tych łże-elit trzeciej RP, tych łże-elit pookrągłostołowych. Ja myślę, że Polacy się już budzą, to widać, ja biorę udział aktywny w organizacji różnego rodzaju protestów antywojennych, także niedawno Marsz Pokoju w Lublinie, bardzo duży, i widzimy też reakcje społeczne. O tyle, ile jeszcze rok temu,
kiedy 1 maja organizowaliśmy Marsz Pokoju w Warszawie, choć stosunkowo duży, to jednak widać było tę obojętność mieszkańców, widać takich postronnych osób. Natomiast już na przykład dzisiaj w Poznaniu, wiem od osób tutaj także z Polskiego Ruchu Antywojennego, z Bezpiecznej Polski, że byli żywo popierali. Żywo popierali ten protest i to widać także na protestach rolników, że do Polaków zaczyna docierać, czym grozi Zielony Ład, czym grożą 15-minutowe miasta. Widać coraz większe zagrożenie, coraz większą świadomość, tylko pytanie, czy nie będzie za późno. I uważam, że papierkiem lakmusowym będą najbliższe wybory 9 czerwca do Parlamentu Europejskiego. Jak zadecydują Polacy, czy wybiorą tych samych, którzy głosowali za Zielonym Ładem, tych wszystkich eurodeputowanych z Polski, którzy głosowali za wszystkimi ograniczeniami, łącznie z tym, aby Polacy nie mogli posiadać samochodów z silnikami spalinowymi i byli zdani na koszmarnie drogie samochody elektryczne i koszmarnie niewydajne i koszmarnie niebezpieczne, czy wybiorą tych Polaków, tych przedstawicieli, którzy chcą Polski, nie, Polski suwerennej, którzy chcą Europy ojczyzn, a nie Europy federalnej, którzy chcą normalnej rodziny, którą tworzy kobieta i mężczyzna, gdzie kobieta jest matką, a mężczyzna ojcem, a nie sytuacji, w której będziemy mówić rodzic A, rodzic B i mieli nagle w szkołach wykłady na temat stu kilkudziesięciu płci, bo to jest realne zagrożenie. Dlatego tutaj apeluję absolutnie o świadomy wybór 9 czerwca, bo to jest bardzo ważny papierek lakmusowy także dla tych elit ponadnarodowych, tych korporacji ponadnarodowych, którzy próbują nam zabrać naszą wolność. Doktor Leszek Sekulski, ekspert do spraw geopolityki, był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.